Halo, halo. No i kolejne miejsce. Nomiki, dobrze Wam znane, gdzie dużo różnych ciekawostek nagrałem. No i oczywiście znowu jestem i ciekawostka. Po białoruskiej stronie tak jakby jakiś śmigłowiec wylądował, czy coś takiego. Tam jest placówka niedaleko, więc być może, że tak, że jakiś śmigłowiec wylądował. Jeżeli go zauważę, to zaraz odpalę kamerkę. Także wracamy za chwilę. Mam nadzieję, że gospodarz w Nomikach będzie bardziej przyjazny niż ten w Tołczach. Nieprzyjemna sytuacja, no ale trudno. Tu kiedyś gadałem z tym gospodarzem, bardzo sympatyczny pan. Samochód, tak, tam w oddali zostawiony tradycyjnie. Bardzo sympatyczny gospodarz tutaj z tego miejsca. A Nomiki to jest taka miejscowość, gdzie droga dojazdowa prowadzi również praktycznie na sam pas graniczny. Także wracamy za chwilę, idziemy. No i po chwili marszu droga prowadząca do gospodarstwa, może nie do domu, tylko do zagrody, w której są krowy. A tutaj jest zapora. Droga przy samej granicy prowadzi, w zasadzie kończy się na pasie drogi granicznej. A z tego co widziałem, to ten pan gospodarz sobie swobodnie jeździł po tym pasie. Mówi, że on jest nietykalny. Nie, inaczej to powiedział. Nie pamiętam, jak on to powiedział, ale w każdym razie jest u siebie. Za chwilę wracamy. No i dochodzę do kresu ścieżki. Tutaj słup monitoringu przede mną. Kamery między innymi skierowane są na tą drogę. Także zostałem już na pewno zaobserwowany. A zapora jest tu, zobaczcie. Tak bliziutko sobie można tutaj podejść. Tutaj się pasą te krówki. W tej chwili już oczywiście nie przejdą na białoruską stronę. Już nie mają takiej możliwości. Tu jeden z widzów kiedyś się śmiał, że no byłaby heca, gdyby zwierzęta uciekły na Białoruś. Tak, teraz już nie uciekną. Tak to wygląda obecnie w Nomikach. Tam jakieś szumy po białoruskiej stronie. Coś tam się działo. Może gdybym wcześniej przyjechał, to może bym zobaczył lądujący helikopter. Kto wie. W Nomikach pamiętajcie, zawsze coś się dzieje ciekawego, takie miejsce jakieś zawsze, jak tu jestem, to coś się dzieje. Ok, lecimy dalej w takim razie, trochę ręce marzną, bo zima na Podlasiu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym miejscu. No jeszcze na koniec, tutaj na zaporze coś wisi, jakieś takie to zwoje kabli czy coś, nie wiem, nie widziałem tego nigdzie. Tutaj coś takiego jest. Jakieś takie dwa urządzenia. A tablica, która zabraniała wejścia na ten 200-metrowy, na tą 200-metrową strefę, to stała tak, jak się zaczyna ta droga. Także tablicy już nie ma. Można sobie tutaj urządzić spacer. O, tak to wygląda. Ok, to tyle w takim razie. Tam słupki białoruski, polski. No, swego czasu to tam widziałem. Sporo się działo przy tym słupku. Tam migranci siedzieli i tak dalej. Obecnie cisza i spokój jak na razie. Trzymajcie się. Gospodarstwo następne, to się wykupuje. Słuchajcie, ciekawostka. Właśnie spotkałem pana z tego gospodarstwa. Pan jest tak serdeczny i miły, że pan mnie zabrał i powiedział mi jedną ciekawostkę. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem o tym helikopterze, który lądował rzekomo? To jest ściema. To Białorusini mają ustawiony głośnik przy granicy i denerwują w ten sposób nasze służby. Także właśnie jedziemy na granicę, z panem się zabrałem i być może zaraz spróbujemy to nagrać. Zaraz spróbuję wam pokazać. Pan mówi, że swobodnie możemy sobie podjechać, nie ma problemu i ja dokumenty wziąłem, także w razie Straży Granicznej to się wylegitymuje. Także na pasek nie pojedziemy. Także na pas drogi oczywiście nie pojedziemy, bo ja nie mam prawa tam wjechać, pan ma. Więc staniemy sobie przy granicy, może się uda nagrać ciekawostkę związaną z tym, że Białorusini no lecą w kulki z naszymi służbami. Stresują nasze służby, jak to pan powiedział przed chwilą. Wracamy za chwilę.
Białorusini to puszczają z głośnika, żeby denerwować nasze służby. I tutaj okoliczni mieszkańcy nie mogą przez to spać. To puszczają całą dobę w regularnych odstępach, co pół godziny mniej więcej. No to widzicie, ale pan mi ciekawostek opowiedział i pokazał. No to macie tutaj. Myślałem, że więcej w nomikach nic nie wyciągnę. A tu proszę bardzo, taka ciekawostka, jakie to szczęście, że tutaj pana gospodarza spotkałem. Dobra, trzymajcie się. A już się rozstałem z panem. No powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie to szczęście, że ja tego pana spotkałem. Po prostu niesamowite. A, jedna z ciekawostek, którą pan mi powiedział. Ten numer, to jak budowali zaporę, to w ten sposób wojsko trafiało na poszczególne odcinki budować i budowniczowie, bo po prostu nie znali terenu i gubili się tutaj i tak dalej. Także tutaj budowa była podzielona na strefy i ta strefa była oznaczona właśnie takimi numerami. No, numerek sobie wisi. Dobra, jedziemy dalej. Dzięki za uwagę. No mam nadzieję, że film wam się podobał, bo trochę się martwiłem, że nie będzie ciekawostek, ale ciekawostki jak były na szczęście. No, poszczęściło nam się. Dzięki, trzymajcie się. Nomiki, powiat sokulski. Jak zwykle nie zawodzą.